O tak, kochani, trening zrobiony. Tutaj mamy 15 km. Śmigam zaraz do wanny. Tak, kochani, tak wyglądam po treningu. Patrzę w kamerę, bo naprawdę wyglądam fatalnie. Ale dobrze, moi drodzy, dosyć gadania. Idę się myć, no i oczywiście ruszam do pracy. Tak więc, kochani, witam się z wami z tego miejsca. Mówię wam dzień dobry. Wiem, że nie zawsze będę piękną i powabną kobietą witającą się z wami o poranku i w każdym vlogu, ale myślę, że po ćwiczeniach 43 minuty, dokładnie 43 minuty, tyle zajęły mi całe moje ćwiczenia, cały mój program. Dobrze, kochani, uciekam, bo płonę. Dzisiaj w takiej scenografii, nie w moim studio, bo pracuję już ostro, ostro pracuję. Jestem dzisiaj po treningu, dzisiaj pracuję zdalnie, więc powiem wam szczerze, bardzo się cieszę. Cieszę się na takie dni, zwłaszcza po weekendzie, gdzie tej pracy trochę jest, mimo wszystko, więc tym bardziej lubię tak od rana się zmotywować do działania i dlatego wybieram zawsze te treningi wczesną porą. Kiedyś jak pracowałam zdalnie, nie zdalnie, tylko stacjonarnie, to chodziłam na treningi po pracy i powiem wam szczerze, wcale dobrze mi to nie robiło, jednak ja zawsze po treningu jestem taka rozbudzona, pobudzona, a jak ja, wiecie, kończyłam pracę o 17, no na trening, no dojeżdżałam, dochodziłam nawet o godzinie 18, dwie godzinki, później jakaś kąpiel. Ja byłam przed 21 w domu, czasem po 21 i naprawdę byłam wykończona, raz, że po całym dniu, a dwa, że po tym treningu, a w środku gdzieś tam cały czas byłam taka, wiecie, pobudzona, tak jak powiedziałam, pomimo tego, że miałam totalne zmęczenie takie psychiczne. No, więc ja na pewno się nie nadaję do treningów przed wieczorem, przed spaniem, znaczy wieczorem, przed spaniem, przed snem. Wolę jednak z rana się pobudzić. I tak, moi drodzy, witam z wami nowego vloga, nowy dzień. Mam nadzieję, że wy jesteście pełni optymizmu, jesteście zadowoleni, pomimo tego, co jest za oknem. Jutro, tak sobie myślę, bo to ma chyba padać przez dobre dwa tygodnie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ja jutro ruszam do pracy, do firmy. Nie pracuję w domu, więc nie napawa mnie ta pogoda, wiecie, optymistycznie. Ale słuchajcie, nie ma co narzekać. Pada śnieg. Mam nadzieję, że są osoby, które na tym skorzystają. Mam nadzieję, że są osoby, które się z tego cieszą. I dobrze. Dobrze, kochani, już nie przegaduję, wracam do pracy, a wam życzę oczywiście miłego oglądania, tak więc zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. To jeszcze tak na szybciutko chciałam wam pokazać, że zrobiłam sobie takie dość mocniejsze oko, a mianowicie tutaj podkreśliłam dość mocno dolną linię rzęs. Tak pomyślałam, że może rzeczywiście to też fajnie podkreśli tęczówkę mojego oka, bo jest to bardzo ciemna zieleń, taka wpadająca na taki granat. Jest przepiękne. Jak nie zapomnę, to go wam podlinkuję. Trening zrobiony, więc czas na śniadanie. Ja tutaj sobie, jak widzicie, o taką porcję czego? Oleju kokosowego wam pokażę. To jest ten nierafinowany olej. On ma taki posmak i zapach kokosa, więc tutaj musicie z ilością też uważać. A poza tym ja uważam, że do takiego omleta, którego ja robię, nie potrzeba dużo tłuszczu. A tutaj, moi drodzy, mam całego zamrożonego banana, do tego mam też mrożone wiśnie, miarkę odżywki białkowej, karmelowej, cynamon, jedno jajko całe i dałam ze dwie łyżki takie porządne jogurtu. I jeszcze oprócz tego, to dodaję dwie łyżki płatków owsianych. To dosłownie minutkę leżało sobie, tak żeby się, wiecie, przegryzło, razem wszystko połączyło i zaraz jak tylko podgrzeje mi się tutaj patelnia, wyleję całość i będę sobie smażyła omlecika.
A zanim mi się omlet zrobi, to w tym czasie napiję się zielonej herbaty z pigwą. Tak, ciągle u mnie Big Active zielona z pigwą. Polecam. I gotowe danie. Spójrzcie, dałam jogurt. Miałam takie przesmażone śliwki z octem i tutaj jeszcze mam płatki migdałów i polałam sobie takim sosem migdałowym. No on to jest po prostu, jak zobaczycie, to jest taka po prostu woda. Nie wiem, czy... Nie, tu kamera tego nie ujmie. To jest po prostu woda, więc jak chcecie sobie dodać takiego fajnego posmaku migdałowego, to z całą pewnością ta opcja będzie dla Was w porządku. Zobaczcie, ona jest bez tłuszczu i bez cukru. Ale jest słodka mimo wszystko i jest bardzo dobra. Tak więc, kochani, ja zajadam. Wam życzę smacznego, że coś jecie. I dajcie mi znak, czy robicie sobie od czasu do czasu takie białkowe pankejki, omlety, zwał jak zwał. Ja bardzo lubię, zwłaszcza po treningu. No, od czasu do czasu też owsiankę. Dobra, zmykam. Dobrze, kochani. Ja już jestem po pracy, przeniosłam Was tutaj, usiadłam sobie, bo chciałam Wam pokazać parę rzeczy, a nie chciałam ich, wiecie, znów przenosić z miejsca na miejsce. I może tak, zacznę najpierw od świecy, bo tam palę świecę Afternoon Escape i jest to taki zapach troszkę drzewno-owocowy, tak bym mogła go określić. Nuty drzewne, które będziecie wyczuwać, to na pewno będą to takie... takie cedrowe, takie troszkę trawiaste, iglaste, ale nie typowy świerk. Bardziej tutaj bym poszła w kierunku, wiecie czego też, iglaste może źle powiedziałam, ale coś takiego jak właśnie te sosna, ale te piniowe, sosna piniowa, nie wiem czy to dobre określenie, ale właśnie dąb, takie typowo, wiecie, orzechowo-kasztanowe. Kurczę, nie umiem tego Wam określić, ale mniej więcej mam nadzieję, że sobie potraficie wyobrazić, o jaką taką korę dębu, o na przykład korę dębu, czy o jakie drzewa mi chodzi. Takie ciężkie, takie typowe, bo niektóre właśnie drzewa mają taki specyficzny zapach takiego typowego drewna. Nie tutaj sosna, taka sosna, tylko właśnie jej kora, jej nasionka, jej łodyżki, te bez igieł, tylko te takie, wiecie, brązowe części. One mają naprawdę bardzo specyficzny zapach, taki... żywiczne. O, tego słowa mi zabrakło, więc to będzie taki troszeczkę zapach. Do tego też będziecie wyczuwali białe kwiaty, typu lilie. I jeszcze, jeżeli taki bym miała powiedzieć zapach, który ja wyczuwam w tej świecy, to taki lekko cytrusowy posmak gorzko-kwaśnej cytryny. Może troszkę skórki z grejpfruta, no to jest taka też mieszanka, ale przepiękny jest. I co też ważne, to on nie jest agresywny, to nie jest mocny zapach, więc jeżeli będziecie się obawiali, że to jest taki mocno właśnie drewniany, taki żywiczny zapach, nic, kochani, z tych rzeczy. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Zapach, który dzisiaj cały dzień mam na sobie. Przepiękny. Swiss Arabian, to jest woda, spójrzcie, może tak Wam pokażę, o, woda perfumowana i ona się nazywa Shanghai, chyba tak, Shanghai albo Shanghai, chyba, nie wiem, tu jest napisane niby, wiecie, chyba po angielsku, ale czy to się rzeczywiście tak czyta? Nie umiem Wam odpowiedzieć. No, pomijam fakt tego, jak ta butelka wygląda, ale wiecie co, to jest tak trudny zapach i na pewno nie każdej osobie będzie on odpowiadał. To jest niby unisex, ale bardziej bym powiedziała w kierunku kobiety. Kobiety, która... To jest, słuchajcie, to jest po prostu Arabia zamknięta we flakonie. No... Nic więcej nie umiem dodać.
Jest to taki mocno kadzidlany, mirrowy, żywiczno-drzewny zapach. Okraszony też odrobinką takich cytrusów, ale naprawdę cytrusów gorzkich. Czyli to samo, co Wam powiedziałam w przypadku świecy. Widzicie, jakoś mi tak dzisiaj naszło na takie żywiczne zapachy, ale też właśnie bym tu mogła określić zapach jako gorzka cytryna, skórka z cytryny, pomelo, grapefruit. Też tutaj na pewno będziemy delikatnie czuli, ale jest po prostu obłędny. On nie jest drogi, bo za 170, nie, przepraszam, za 75 ml zapłacicie 170 zł. No, drogo, niedrogo. No, uważam, że za taki flakon, którego naprawdę się nie używa dużo, bo jednak ten zapach jest blisko skórny. On nie będzie, wiecie, on może iść za Wami delikatnie, ale on nie będzie ani w takiej odległości Was, ani na pewno nie będzie to na tyle ogoniasty zapach, że będziecie musieli się go obawiać, ale jest ciężki. Jest ciężki i jest taki, no jest specyficzny i tak jak powiedziałam na samym początku, nie każdy z nas będzie ten zapach lubił. Jeżeli lubicie rzeczywiście zapachy takie mocno arabskie, to jak najbardziej zakochacie się w tym flakonie. Dobrze, a na usta sobie nałożyłam, bo skoro mam mocne oko, to stwierdziłam, że MAC, dzisiaj MAC znów jechał. MAC, już Wam mówię, to jest Honey Love 605, nie wiem, mają tak, słuchajcie, malutkie literki, ale to jest taki typowy nudziak, taki brąz. I bardzo ładnie on rzeczywiście wygląda. Mogłam sobie jeszcze konturówką zaznaczyć usta, ale stwierdziłam, że ta wersja bez konturówki też będzie ok. I tyle, kochani, z tych rzeczy, z którymi chciałam się z Wami podzielić. Zaraz pewnie pójdę sobie do sklepu, muszę zrobić w moim sklepie osiedlowym malutkie zakupki, ale nie wiem, czy dziś to zrobię, czy zrobię to jutro, bo ostro teraz zaczęło sypać śniegiem. Ja tu właśnie patrzę, bo za kamerą mam okno i właśnie się zastanawiam, czy w ogóle wychodzić z domu. Także no, jeżeli wyjdę, no to na pewno Wam nagram, ale to są tylko takie naprawdę drobne zakupy, więc myślę, że na pewno Wam po prostu to pokażę. Widzieliście, że dzisiaj sobie robiłam po treningu omlet białkowy. Więc powiem Wam, że ja ostatnio się zakochałam w tym omlecie białkowym. Dodaję różne owoce, jabłka, maliny, wiśnie, wszystko co tylko tak naprawdę mam. I mrożone, i świeże równie bardzo dobrze się sprawdzają. Oczywiście do tego musi być odżywka białkowa, którą maltretuję teraz dość mocno i namiętnie, a mianowicie ten karmel. No i jeszcze mam tą czekoladową i mam jeszcze sernik truskawkowy, więc ja będę chciała go wykorzystać do tego mojego ptasiego mleczka, które robiłam na tym twarogu, i zamiast właśnie tego karmelu to dodam sernik truskawkowy i na pewno to ptasie mleczko będzie miało zupełnie inny smak i na pewno zupełnie inny kolor. I tak się zastanawiam, moi drodzy, bo mówiłam Wam w jednym z vlogów, czy chcecie przepisy w moich vlogach, czy chcecie, żebym wróciła do tej serii Kuchnia Wrze, i pomyślałam sobie, że na jakiś czas chyba rzeczywiście tak zrobię, że będę przepisy takie od początku do końca nagrywała w tej mojej serii Kuchnia Wrze i będą to takie tematyczne filmy, które będą ukazywały się w środę. Natomiast oczywiście, jeżeli coś ugotuję, coś zrobię, coś, co będę miała zaserwowane na talerzu, to chętnie się z Wami podzielę taką informacją. Natomiast już takie mówię, stricte przepisy od początku do końca będą w tej serii. Już teraz Was, kochani, oczywiście serdecznie zapraszam do tego, żebyście sobie weszli na moją playlistę. Może tutaj gdzieś Wam się wysunie link, playlista z wszystkimi przepisami, które do tej pory zrobiłam i które uwzględniłam właśnie w tej serii.
I tak jeszcze na sam koniec, bo oczywiście to jeszcze nie koniec tego vloga, ale chciałam Wam powiedzieć, że już tak się uzależniłam od ćwiczeń, że pomimo tego, że ja ćwiczę tylko 2 razy w tygodniu, to i tak się od tych ćwiczeń uzależniłam, że sobie nie wyobrażam teraz, żebym nie ćwiczyła. I wiem, że w obecnej sytuacji bez ćwiczeń ani rusz. Jest to chyba najlepszy moment na takie właśnie rozkręcenie mojego organizmu, rozkręcenie metabolizmu, bo jak wiecie, im człowiek starszy, tym ten metabolizm niestety, ale zwalnia. Więc, a tym bardziej, jeżeli ktoś ma też siedzący tryb życia i taką pracę, no to niestety, ale gdzieś ten ruch jest po prostu wręcz wskazany. Dobrze, kochani. Chyba wszystko Wam powiedziałam, co chciałam Wam powiedzieć. Jeżeli coś mi się przypomni, to albo jeszcze dzisiaj włączę kamerę, albo po prostu będę do Was odzywała się jutro. Tak więc, kochani, ja zmykam, zabieram swoją wodę, świeczka mi się będzie na razie paliła, bo chcę, żeby jednak troszkę dłużej miała możliwość popracowania ze swoim zapachem. Jak mam tutaj połączoną sypialnię z moim studiem, garderobą, no to chcę, żeby to rzeczywiście mocno, porządnie pachniało. Tam jeszcze sobie też włączyłam dyfuzor, który kupiłam na AliExpress. No więc tak, kochani, nawilżam się, sprawiam sobie przyjemności, małe, drobne przyjemności w przepięknych zapachach. No już pomijam fakt, że pachnę jak arabka spryskana tymi perfumami, bo to jest naprawdę, naprawdę magia. Pobiegłam, wiecie co, do osiedlowego sklepu, dosłownie po parę rzeczy. Po makaron, taki chciałam jajecznie spróbować do zupy pomidorowej, więc to jest jedno. Biała fasola, Teftona. No i tu się skończyły chusteczki higieniczne, więc wzięłam Velvet. Bardzo je lubię, one rzeczywiście delikatnie pachną takim balsamem. Są grube, porządne, więc wzięłam 2 opakowania. Tu wzięłam zwykłe takie chusteczki, wiecie, do torebki. I wzięłam jeszcze Foxy krem. Też rzeczywiście one są delikatne i też delikatnie właśnie pachną. No i skusiłam się jeszcze na wanisz, czyli wybielacz. I jak widzicie, jeszcze z Foxy wzięłam sobie, co? Ręczniki papierowe. Także, no, małe zakupy, ale potrzebne. Dajcie mi znak, jakich Wy używacie chusteczek. Czy macie jakąś taką też fajną firmę, którą możecie polecić, bo powiem Wam, że okej, te Velvet są dobre, ale też kosztują chyba 5 zł za opakowanie, więc przy większej ilości, no to trochę, no wiecie, no to dycha już pękła, nie? I tutaj też te kosztowały też po jakieś 5-6 zł, więc no 20 zł na same chusteczki. Ale mimo wszystko są dobre, ja je mogę Wam polecić. Mówię, no chyba, że macie jakieś takie inne firmy, które są również godne polecenia, są mocne, nie przerywają się i też miło pachną, bo z tymi chusteczkami też bywa różnie. Wiecie co? Kiedyś zamawiałam Bonprix, ale od dłuższego czasu nie zamawiam, ale widzę, że oni mają taką tendencję, że nieważne, czy zamawiasz, czy nie zamawiasz, po prostu wysyłają Ci te katalogi, więc... Nie wiem, czy Wy zamawiacie z tego katalogu, bo ja powiem Wam szczerze, że jakoś przeglądałam, co prawda, tę gazetkę, katalog, zwał jak zwał, i nic ciekawego nie widzę, wiecie. Jakoś powiem Wam szczerze, że w tych sklepach, nawet online, czy Zalando, czy H&M, czy Zara, czy Answer, to bardziej mi się tam te rzeczy i kroje podobają, a tutaj to wszystko takie, no nie wiem, i te fasony jakieś takie nie do końca i zresztą powiem Wam szczerze, że ja wiele rzeczy się pozbyłam tej marki, bo jakość, właśnie jakość, bo jakość tych rzeczy nie do końca mi odpowiadała. Nie służyła mi na lata, powiem Wam. No ale w sumie patrząc na niektóre ceny, no to czego można się spodziewać. Jedynie powiem Wam, co mi się o Wasia podoba, to fajna jest ta piżamka taka, ta albo ta właśnie niebieska.
z tymi lamówkami i nad tym się rzeczywiście zastanawiałam, ale reszta powiem Wam, że no nie za bardzo. Nie, nie, nie. Ta jeszcze też jest w miarę fajna, w te paski i w te kwiatki, ale czy ja bym to chciała kupić? Powiem Wam, że chyba nie bardzo. Zresztą ja tych piżam trochę mam. Ostatnio też zrobiłam sobie czystki, ale stwierdzam, że chyba będę musiała go znów wyrzucić. Już któryś miesiąc po prostu wyrzucam ten katalog. Kochani, jestem. Wiem, że wyglądam nie za pięknie, ale nieważne, bo przyszłam do Was z maseczką. Teraz Wam powiem, co za maseczkę będę używała. Oczyściłam sobie twarz, zrobiłam sobie make-up i mam już tu przygotowaną cieplutką. Poczekajcie, sobie ją najpierw nałożę i zaraz Wam pokażę opakowanie, bo to opakowanie też wzięłam. Ale pomyślałam sobie, że już tak dawno nie nakładałam sobie w ciągu dnia, wiecie, maseczki. A dzisiaj akurat mam taki dzień, że mogę to sobie zrobić. I właśnie mówię, dobrze, bo zawsze robię to w wannie, wiecie, jak się kąpię, jak kończę trening i właśnie biorę sobie kąpiel. I jak mam chwilkę czasu, bo nieraz znacznie wcześniej robię trening, to chciałam powiedzieć, Boże, że się jakoś nie mogę skupić. I mam jeszcze trochę czasu do pracy, no to w tym czasie właśnie nakładam sobie maskę i leżę jakieś takie 15-20 minut z nią. A że to są maski glinkowe, no to nawet kąpiel w glince, wiecie, że jest bardzo zbawienna i dobra dla naszej skóry. No ale dobra, wracając jakby do clue, a mianowicie do tego, że zapomniałam już, jak to jest, wiecie, nakładać sobie maskę w ciągu dnia i nawet jeżeli, ja uważam, że jeżeli pracujemy zdalnie i mamy taką możliwość, nie musimy widzieć się z szefem czy z klientem, to warto po prostu te 15 minut sobie poświęcić na to, żeby taką maskę nałożyć. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie na temat właśnie masek glinkowych, czy Wy je lubicie, bo ja kiedyś nagrywałam taki film, pokazywałam Wam maski, które ja mam, mniej więcej opisywałam Wam ich działanie. Postaram się może gdzieś tu albo tu ten film Wam, żeby wyjechał, proponowanych, a jak nie zapomnę, to jeszcze Wam na dole w opisie uwzględnię go, żebyście mogli sobie do niego wejść, zobaczyć, posłuchać sobie, co ja tam takiego dla Was przygotowałam i co mam do powiedzenia w tym temacie. Oczywiście bez zielonej herbaty ja się, wiecie, nie ruszam. I dzisiaj to nie jest zielona z pigwą Big Active, tylko wzięłam sobie tą marokańska mięta, nie, mięta chyba, miętowa, ta z tym słoikiem. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ja postaram się, albo Wam tutaj gdzieś wkleję zdjęcie tej herbatki, albo jak nie zapomnę, to Wam pokażę może w następnym vlogu. Bo, kochani, przyszłam też tutaj po to, żeby zakończyć tego vloga, wiecie, już trochę materiałów mam. Ja gdzieś tam też nie chcę, żeby te filmy były długie, takie tasiemce. Ja wiem, że są osoby, które lubią bardzo długie vlogi. Ja jestem również w tym gronie. Przepraszam. I lubię, jak sobie usiądę i mam te 45 minut nawet na to, żeby sobie usiąść i jeden film obejrzeć w jednej tonacji, w jednym tonie u jednej osoby. Ale wiem, że no nie każdy takie filmy długie nagrywa. Wiem, że też nie każdy takie filmy lubi. Ja powiem Wam szczerze, że jakiś czas, jak tak patrzę sobie na te starsze moje filmy, ja nagrywałam takie długie filmy, nawet do godziny. Chyba mam ze dwa takie filmy u siebie na kanale. Ale niestety rzeczywistość jest bardzo brutalna. A mianowicie, moi drodzy, nie wiem, czy Wy wiecie, ale każdy wyświetlony film, jeżeli on nie jest obejrzany od początku do końca, to niestety, ale on nam zaniża statystyki. A YouTube i algorytmy YouTube'a są tak bezwzględne, że jeżeli nie jest to film obejrzany od początku do końca, to on go jak gdyby nie chce
widzieć, nie chcę go pokazywać innym i przez to niestety, ale takie filmy, nawet jeżeli to są waszym zdaniem wartościowe filmy, nie mają możliwości dotarcia do większej ilości osób. A szkoda, no bo mówię, no nieraz jest tak, że jest naprawdę fajna treść i my byśmy chcieli się też taką treścią podzielić z innymi widzami, innymi osobami, które wchodzą na YouTube, ale nie mamy takiej możliwości. I tutaj niestety, ale myślę, że takie wypośrodkowanie, wiecie, czasowe jest dla nas bardzo ważne. Dlatego ja też zrezygnowałam już z tych takich typowych tysięców godzinnych, 45-minutowych. Ja nie mówię, być może jeszcze się znajdzie taki film u mnie, który będzie trwał 40 minut, ale staram się trzymać ten poziom 20, 30, 30 paru minut i myślę, że to jest taka opcjonalna ilość. A, dobrze, od razu, skoro jesteśmy przy maseczce, ja używam tę maskę, to jest ta ukraińska, rosyjska, nie wiem. I to jest glinka biała, wybielająca z ekstraktem z ogórka, ja to oderwałam. Staram się teraz, wiecie, już Wam też kilkukrotnie mówiłam, że teraz jak jest zima, nie mamy takiego słoneczka, to staram się robić sobie wszystkie rzeczy takie, które mogą wpłynąć na stan mojej skóry. Czyli używam kwasów, kremów, które też zawierają jakieś takie substancje, czy też witaminę C mocno skondensowaną, żeby rzeczywiście te wszystkie przebarwienia usunąć, wybielić troszeczkę moją twarz, no i się nie mogę doczekać lata, żeby wystawić to swoje ciało, skórę, żeby ono złapało piękny brązowy kolor. Wiem, że nie wyglądam pięknie, wiem, że wyglądam jak, no to niby biała, ale zobaczcie, jest żółta, zielona. I nie wyglądam za pięknie, wyglądam jak kosmita. A, i pamiętajcie, ja wiem, że ja wolę przesuszać i wiem, że wiele osób się ze mną z tym nie zgadza, że trzeba nawilżać, trzeba używać hydrolatu. Ja też taki mam, eukaliptusowy, czysty, naturalny, z Eco Spa, tak Wam pokażę. Może mi się uda zrobić Wam zbliżenie, takie przebitki, jeżeli nie, no to postaram się przede wszystkim Wam podlinkować. No dobra. To ja kocham. Tak jak kocham eukaliptus, tak powiem Wam, że no niestety te hydrolaty śmierdzą. Rzadko można spotkać hydrolat, który będzie pięknie pachniał. No, ja ostatnio miałam, wiecie, też chyba tej marki i miałam, co to było? To było paczula? Albo jakiś taki też, kurczę, nie pamiętam. Dobra, nieważne, nie chcę Was okłamywać. W każdym razie też jakiś taki był ziołowy. Ja musiałam go wyrzucić. Słuchajcie, nie mogłam go na sobie zdzierżyć. Tak więc, moi drodzy, może powinnam bardziej to spryskać, bo widzę, że już tu mi wysycha. Teoretycznie nie powinniśmy... O, tak. Dobra, nie chcę mówić, jaki to jest zapach, bo jest bardzo niemiły. W każdym razie, dobrze, co ja tam się nad tym spuszczam, kochani? Maska jest, mam teraz czas dla siebie, zaraz pójdę sobie, odpalę jakąś świeczuszkę. Tutaj cały czas się pali ta, którą Wam mówiłam, to jest Afternoon Escape, więc no przepięknie tu pachnie. I lubię ją sobie tutaj odpalać, nawet jeżeli, wiecie co, nawet jeżeli nie siedzę, to też lubię od czasu do czasu sobie tutaj przyjść, odpalić świeczkę czy też wosk. Chociaż woski teraz częściej palę w łazience. I tam mam kominek, w którym zmieniam co jakiś czas właśnie te woski. I właśnie, słuchajcie, to powiedzcie mi, bo tak mi się wydaje, że chyba już ten temat wosków i w ogóle chyba woski zeszły na dalszy plan. Teraz bardziej chętniej sięgamy po świece i tak się zastanawiam, czy w ogóle są osoby, które palą jeszcze woski, czy są tylko świeczkomaniaczki, świeczkomaniacy, może tak, świeczkomaniacy,
bo ja uwielbiam, kocham świece i wiem, że marka Yankee Candle naprawdę, pomimo tego, że gdzieś tam są głosy, że już jest przereklamowana, że to już jest, to są starocie, tak samo The Body Shop, te świece z The Body Shop, ale powiem Wam, że no bez świecy ja sobie nie wyobrażam dnia. Ja staram się zawsze gdzieś tam jedną świeczuszkę odpalić. No teraz właśnie jak pracuję zdalnie, to mam tę możliwość i testuję sobie naprawdę mnóstwo tych świec. Cieszę się również bardzo ogromnie, że ta moja seria Otulona Zapachem cieszy się takim uznaniem i każdego z Was naprawdę zapraszam i zachęcam do oglądania tej serii, bo wynajduję jakieś tam świece albo nowe, albo po prostu Wam opowiadam to, co moim zdaniem na daną porę roku będzie się nadawało. Dobrze, kochani. To tyle, kochani. Ja mam dla siebie teraz czas, relaksuję się, biorę sobie herbatkę. Wam oczywiście znów bardzo, bardzo dziękuję i będę Wam zawsze dziękowała za to, że jesteście ze mną, za to, że po raz kolejny mogłam Was u siebie gościć. Pomimo tego, jak wyglądam, ale wyglądam naturalnie, zresztą słuchajcie, no nie zawsze muszę być umalowana z rzęsiskami w pięknej fryzurze. Czasem po prostu taka też Wam się będę pokazywała. I wiem, że Wy też taką mnie lubicie, taką naturalną, normalną, z herbatą w ręku. Owszem, miłe jest na oka widzieć, oglądać kogoś ubranego ładnie, ufryzurowanego, umalowanego. Ale powiem Wam, że taką z siebie odsłonę też czasem lubię oglądać. Dobrze, nie gadam, dziękuję Wam pięknie. No i co? Do następnego. Ciao!